Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet. 7:37 poranek w Radiu Wnet trwa. No to teraz już mamy połączenie z redaktorem Łukaszem Jankowskim. Łukaszu? Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor. Halo, halo, czy się słyszymy? Tak jest, słyszymy się. No to Łukaszu, spojrzenie na to, co działo się wczoraj w Sejmie, też pewnie krótki komentarz dotyczący całego sporu wydarzeń związanych z polskim sądownictwem. Polskie sądownictwo dopiero przed nami, bo dzisiaj Rada Europy będzie decydować o tym, czy uchylić immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy ministrowi, byłemu wiceministrowi sprawiedliwości, posłowi Marcinowi Romanowskiemu z suwerennej Polski. No i wydaje się, że ta decyzja będzie dzisiaj przyjęta, tak więc spór rozgorzeje i to jest rzeczywiście element, który na pewno będzie na rękę obecnej koalicji rządzącej, na rękę premierowi, który wydaje się dość rozpaczliwie szuka tematów, w których mógłby się pokazać jako sprawny zarządzający, no i twardy premier. Więc trzeba się spodziewać dziś, może jutro, najdalej pojutrze kolejnego zatrzymania pana posła, aresztu, więc, a być może nowych zarzutów. Wszystko jest skomplikowane i widać, że ta kwestia prawna, prawno-polityczna będzie na pewno napędzać polską politykę w najbliższych dniach właśnie w kontekście Marcina Romanowskiego. Temat wraca, no ale muszę powiedzieć, że wczoraj inny temat niektóre polskie media zaprzątał i muszę powiedzieć, że było to też trochę symptomatyczne dla polskiej przestrzeni medialnej. Wczoraj doszło do ataku, który nie miał precedensu w historii. Iran na Izrael, nigdy wcześniej Teheran tak mocno i tak bezpośrednio nie uderzał w Izrael. Żelazna kopuła przełamana. Świat stanął w punkcie krytycznym, zdaniem wielu analityków. O tym wczoraj wieczorem na kanale YouTube Radia Wnet mówił profesor Piotr Grochmalski, że to jest rzecz bez precedensu, że to jest punkt bardzo niebezpieczny, bo przecież Izrael ma także broń nuklearną, a polskie media, oczywiście te duże, liberalne, jakoś tam sympatyzujące z linią ideową obecnej koalicji rządzącej, się miały gdzieś tam takie okienka, że coś się dzieje, ale na dużych materiałach, na tych jedynkach była kwestia alkotubek. I to jednak pokazuje, jak dziwna jest polska przestrzeń i jak medialna, jak w tej wygodnej przestrzeni medialnej porusza się obecny rząd. Wczoraj dochodziło do sytuacji kuriozalnych. Na posiedzeniu Rady Ministrów premier Donald Tusk kazał natychmiast interweniować w sprawie alkotubek w jednej sieci ministrowi rolnictwa. I Czesław Siekierski po krótkim w zdaniu Donalda Tuska, że tu Czesławie zajmij się tym, to Czesław Siekierski wstał i wyszedł z Rady Ministrów i pojechał do ministerstwa zdejmować ze sklepowych półek jeden towar, czyli te alkotubki, i wszystkie media, już nie będę ich tytułów wyznaczał, ale wszystkie duże portale tym wczoraj żyły, co pokazuje, jak mamy wykrzywiony świat medialny, jak bardzo niespostrzeżony na głowie i jak sprawy czwartorzędne potrafią być kreowane na pierwszorzędne problemy, które sam premier rzeczywiście trochę, jak to już przypominę bardzo Łukaszenkę, który na żywo deleguje kolejnym ministrom, że mają wstać i natychmiast zdejmować spółek alkotubki. To było nawet, ja się trochę się śmieję, ale nie wiem, czy to jest do końca zabawna sytuacja. Zabawna nie jest, ale jest zrozumiała, bo łatwiej jest zlikwidować czy wywołać pewną polityczną, społeczną też burzę w związku właśnie z takimi alkotubkami, które faktycznie były bardzo szeroko komentowane, niż konkretnie zająć się... Tutaj próg III wojny światowej, a polskie duże liberalne media po prostu walczą z alkotubkami. Nie wiem, czy jeszcze to słowo, czy jest najlepsze wybrane przez spin doktorów premiera Tuska i podchwycone przez liberalne media, bo mi się alkotubki kojarzą sam z teletubisiami. W sensie, polski premier trochę jakby z teletubisiami walczył, alkotubkami i innymi mniej poważnymi rzeczami, kiedy dzieją się, że niezwykle ważne, ale taki mamy świat medialny, jaki mamy. Można go zmieniać, ale nie ma co na niego bardzo narzekać. Natomiast politycznie wydaje się, że to nie wiem, czy to była jakaś całkowita taka maskirowka, czy to była tak, to po prostu tak wyszło przy okazji, ale widać, że premier tak mocno wszedł w ten temat, żeby się nie odnieść do innych ważnych tematów, chociażby kwestia
rozwoju polskiej sztucznej inteligencji, im bardziej się przysłuchuje, im bardziej się bada to, jak obecny rząd, a w szczególności lewica, która odpowiada za ten segment, czyli nauki i szkolnictwa wyższego, ale też cyfryzacji, poczynia sobie z polską innowacyjnością, tym bardziej jeży się włos na głowie, bo to nie tylko minister, wiceminister Dura i minister Wieczorek, czyli kierownictwo lewicowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale także Ministerstwo Cyfryzacji działa w sposób zadziwiający. Taka jednostka jak NASK, która podlega pod Ministerstwo Cyfryzacji, właśnie pod wicepremiera Gawkowskiego, zajmująca się także cyberbezpieczeństwem, jak się teraz okazuje, od naukowców i pracowników tam badawczych, również została kadrowo zdewastowana. Więc widać, że ta walka z najbardziej dochodowymi dziedzinami badań i wdrażania z zakresu cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji i budowy komputerów kwantowych idzie w całości rządu, że rząd jakoś uznał, że musi no, de facto tą branżę, no przynajmniej przyciąć jej, odciąć jej tlen, a może zgoła udusić. Wczoraj, kiedy było rozpoczęcie roku akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim, przemawiał profesor Piotr Sankowski, dopiero co no, pozbawiony funkcji dyrektora czy szefa spółki IDS NCBR, zajmującej się sztuczną inteligencją, i dostał owację na stojąco, a warto pamiętać, że akurat w audytorium Maksimum UW to raczej wyborcy lewicy się zgromadzili niż wyborcy Konfederacji czy Prawa i Sprawiedliwości. Tym bardziej pokazuje, że ten kłopot z zniszczeniem polskiej nauki, bo to jest i sieć badawcza Łukasiewicz, to jest Polska Akademia Nauk, dziwne nominacje w jednej z tych instytucji, osoba, która zajmowała się do tej pory za poprzednich rządów wydawaniem wejściówek i przepustek, została nagle wicedyrektorem w ważnym instytucie, więc to widać, że ta miotła kadrowa, która wynosi osoby mniej znane, wyklucza tych naukowców, którzy przyjechali do Polski po roku 2015, żeby tworzyć naukę i innowacje w Polsce. Czy to jest jakiś, no niemalże wygląda jak szerszy plan, a nie tylko nieudolność obecnej ekipy. No i to, co było symboliczne wczoraj, wiceminister Gdula no, twierdzi, że nie dostał, że dostał zakaz, a może zabrakło mu odwagi, żeby w jednym z polskich mediów otwarcie porozmawiać o tym, co obecna koalicja robi wobec najbardziej zyskownych kierunków badań, jak no de facto niszczy polskie badania nad sztuczną inteligencją. Nie przyszedł, nie starczyło odwagi do takiej debaty wiceministrowi, albo właśnie dostał odgórny zakaz. Tak czy inaczej, mamy bardzo poważny kryzys. Oczywiście w jakimś tam niszowym kwestii, no bo nie każdy z nas codziennie żyje sztuczną inteligencją, ale zdaniem ekspertów istotnej gałęzi gospodarki mamy pożar. Premier się słowem nie odnosi. Słowem Donald Tusk w ogóle jakby tematu nie zauważał mordowania polskich badań nad komputerami kwantowymi, nad sztuczną inteligencją, ale za to alkotubki, to bardzo proszę, błyskawiczna reakcja, bo w jednym ze sklepów pojawił się jakiś produkt spożywczy, alkoholowy i trzeba go natychmiast wyczuć. I tu premier jest po prostu jak błyskawica działa. I widzę, że ty też chodzi do tych alkotubek wracasz i wracasz w swoim komentarzu, no to, więc coś w tym może być. Gdyby nie to, że premier Donald Tusk nie jest łaskaw się odnieść do poważnego kryzysu w polskiej nauce, ale ma czas, żeby się do alkotubek odnosić, to stąd i ja się tych alkotubek odnoszę. Chociaż wolałbym, żeby premier jednak zabrał stanowisko w kwestii zniszczenia, czy procesu niszczenia polskiej nauki, niż w sprawie produktu spożywczego. No ale zabrał stanowisko w sprawie powodzi. Są sztaby kryzysowe i chyba spędził kilka dni na Dolnym Śląsku. To prawda i widać, że ta taktyka, która może być dla mnie zabawna, pewnie dla części czy wielu Polaków również może być bardzo takim swoistym spektaklem politycznym, ale jest sondaż, gdzie Donald Tusk znalazł się jako lider rankingu zaufania, nie po raz pierwszy, ale teraz wrócił na tą pozycję, więc być może jest tak, że coś, co
co wydaje się części społeczeństwa śmieszne, zabawne, groteskowe, nawet lekko przerażające, to jednak do istotnej części, nawet większości polskiego społeczeństwa trafia i premier, który każe ministrowi natychmiast biec zdejmować towar spożywczy z półek, jest takim premierem, którego duża część, a może i większość Polaków oczekuje i może w tym, chciałbym powiedzieć, szaleństwie Donalda Tuska jest metoda. To już... Wiele osób mówi, że to już kończąc, że to jest destrukcyjne i dla funkcjonowania państwa, że w tym samym czasie niszczy się polską naukę, wyrywa się niemalże z korzeniami badania nad kluczową technologią przyszłości, pozbawia się Polskę możliwości uczestnictwa w kolejnej istotnej innowacji, może zgoła rewolucji technologiczno-przemysłowej i tu nie ma reakcji. A na jakąś, przepraszam za słowo, ale bzdurę, reakcja jest pełna i ludzie na to przyklaskują. To też być może więcej mówi nie tylko o samych politykach, ale też o polskim społeczeństwie i o tym, w którym momencie jesteśmy. Na to wszystko mają wpływ media i tu może taką klamrą zakończę, że tak jak media duże, liberalne, gdzieś tam w kąciku pokazywały atak rakietowy Iranu na Izraela, na jedynce miały alkotubki, no to właśnie takie społeczeństwo te media wychowały. Warto, żeby tą przestrzeń medialną zmieniać. Może uda się ten proces odwrócić, zahamować i przebudować. Może uda się to zrobić dzięki wsparciu patronów Radia Wnet i zachęcamy do tego, aby być razem z nami. patronite.pl/radiownet. Jest 4047 patronów. Dziękujemy wszystkim, którzy już nas wspierają, ale też apelujemy, jeżeli czerpiecie państwo informacje o tym, co dzieje się w Polsce, tak jak przed chwilą o tym mówił Łukasz Jankowski, ale rozpoczęliśmy opowieścią bliskowschodnią. Jeszcze połączymy się dzisiaj z Bejrutem. Mamy też studio Bejrut. Dostajecie państwo informacje z pierwszej ręki. Jeżeli to jest dla was ważne, to jest najwyższa pora, aby dać temu wyraz. Najlepiej to zrobić właśnie poprzez takie comiesięczne wsparcie. Ono nie musi być bardzo duże, takie, na jakie możecie sobie pozwolić, ale ważne jest, aby było systemowe, aby było comiesięczne. patronite.pl/radiownet. Łukaszu, dziękuję za komentarz. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia, do usłyszenia. To Łukasz Jankowski, a na zegarze 7:49, chwila muzyki i zaraz kolejna.